Cześć, tu Ernest, a rozdział trzeci Fortnite dopiero się rozkręca. W grze zachodzą kolejne zmiany, a na horyzoncie czeka mnóstwo nowości, które poznamy w tym filmiku. Zaczynając od zmian w balansie. Piątkowego popołudnia ulepszono celność strzelby pompki napastnika, do tego zwiększono nieco jej szybkostrzelność. Zmniejszono czas potrzebny na wyciągnięcie strzelby automatycznej, dzięki czemu szybciej będzie gotowa do ataku. MK7 za to dostał nerfa, zmniejszono uszkodzenia strukturą tego karabinu oraz pogorszono jego celność podczas strzelania z biodra, czyli bez celownika. Zwiększono nieco współczynnik obrażeń i umiarkowanie usprawniono celność karabinu strażnika. W namiotach może odpoczywać teraz tylko właściciel oraz wyłączono je w trybie hook drużyna. Finalnie zwiększono prędkość leczenia soku żłob. Na start sezonu leczył 2 punkty zdrowia na sekundę, a teraz sok żłob leczy 4 razy szybciej. Kilka sekund moje HP wystrzeliło z dna z powrotem do pełna. Ogólnie te zmiany są jak najbardziej na plus. Karabin MK7 jest trochę OP, a strzelby wydawały się być bezużyteczne. Epic Games ewidentnie słucha odzewu graczy i stale wprowadza zmiany, więc dzisiejsza meta może być całkowicie inna za kilka tygodni. Przechodzimy dalej do Marshmello. Marshmello na swoim Instagramie zapowiedział, że 14 grudnia do sklepu zawita jego skin z nowym, czarno-złotym stylem. Możemy spodziewać się, że w naszej strefie czasowej będzie to 15 grudnia, czyli najbliższa środa. Poza ubiorem, podwójne zbieraki i lotnie Marshmello również mają nowe style, które już teraz są dostępne w grze u posiadaczy tych skinów. Sam czarny strój wejdzie dopiero po update'cie. Kolejną nowością jest Cyborg UR. Wydobywcy danych doszukali się w plikach gry modelu nowego strażnika UR, którego nie ma jeszcze na polu bitwy. Wyspa po drugiej stronie należy do siódemki, więc nie ma tutaj ani strażników UR, ani ich wyposażenia, jak na przykład skanery czy identyfikatory. Możliwe jednak, że próbują się tutaj przywiercić. Podczas gry mogli się napotkać intensywne trzęsienia ziemi. Z nagrań naukowca dowiedzieliśmy się, że są one związane z fabułą i za zadanie będziemy mieli je zbadać. Wykryłem nienaturalną aktywność sejsmiczną. Może cała ta nasza mała gimnastyka podrażniła wyspie żołądek, a może to coś gorszego. Gdy robi się nieciekawie, prawdziwy naukowiec idzie w zaparte. Mówi, o, to coś nowego. Cichcem wycofuje się do laboratorium i próbuje to naprawić. Więc... Co ciekawe, w przyszłych wyzwaniach na ten sezon jest wzmianka o wykrywaczu wierteł, którego będziemy musieli użyć. Stąd właśnie wzięła się teoria, że UR próbuje się tutaj przedostać za pomocą wierteł, a te trzęsienia ziemi, no to efekt. Fakt, że mamy model nowego strażnika podpowiada nam, że wyślą tutaj całkowicie nowy rodzaj jednostki. Dzięki Ray poznaliśmy ich motyw muzyczny. Posłuchajcie sami, jest przekozacki. To nie wszystko, ponieważ w przyszłych wyzwaniach pada jeszcze nazwa miejscówki Potajemna Pieczara, gdzie będziemy musieli zniszczyć sprzęt UR. Na mapie jeszcze jej nie ma. Po wyspie zostaną też rozsiane tak zwane drużyny kretów w tych oto lokalizacjach na mapie. Drużyna kretów to prawdopodobnie kryptonim jednostek UR, które się tutaj dosłownie przykopią. UR powinno zawitać po tej stronie jeszcze w tym miesiącu, biorąc pod uwagę fakt, że twórcy gry pracują nad Dr. Sloan w zimowym stroju. Ponadto w plikach gry jest OP, mityczna wersja PM-a Brutala UR, mówiąc OP, nie przesadzam. Dzięki szybkostrzelności równej miniganowi potencjał tego PM-a to 288 obrażeń na sekundę w ciało. Tym brutalem może być drybla Sloan bez hełmu. Mogliśmy go zobaczyć na evencie. Zakładam, że patrolowałby w potajemnej pieczarze albo dowodziłby drużyną kretów. Co ciekawe, każda broń z rozdziału trzeciego ma w plikach gry gotowy mityczny wariant, z czego to mityczna strzelba ma wypadać z głównego strażnika potajemnej pieczary. Po drodze chciałbym wspomnieć o ostatniej zmianie w rozgrywce. Twórcy gry zmienili system koronek, aby teraz były one przyznawane tylko i wyłącznie graczom i drużynom na pierwszym miejscu. To oznacza, że po zajęciu czwartego miejsca na solo już nie otrzymamy koronki. Swoją drogą dowiedziałem się, że im więcej koronek mamy, tym większa jest nasza koronka na poduszce. Taki fajny mały szczegół. Licznik koronowanych zwycięstw na dzień dzisiejszy zatrzymuje się na 99 koronach, ale w następnej aktualizacji twórcy gry podniosą ten limit. Chyba nie spodziewali się tylu winów na start sezonu. Poza tym Hypex w plikach gry odszukał wzmiankę o cepelinach, które miałyby być nowym środkiem transportu. Coś w rodzaju takich sterowców było w sezonie 9, rozdział 1, ale były bardzo małe i tylko pod reklamy. Na temat tych nowych cepelinów nie znamy obecnie żadnych szczegółów, co oznacza, że jest to coś prawdopodobnie na następne sezony. Ale mam nadzieję, że będzie można nimi latać nad wyspą. Może się okazać, że do gry wejdą takie ogromne sterowce, jak na przykład w Battlefield 1, w którym można było je zestrzelić. Inne wycieki wskazują na to, że u sierżanta Johna Lamy i naukowca będzie można zakupić specjalny plecak, który po założeniu aktywowałby wokół nas aurę leczącą punkty osłony. U nas i towarzyszy znajdujących się w zasięgu leczenia. Taka aura odnawiałaby punkt osłony na sekundę i miałaby maksymalny limit do 50 punktów na grę. Jest
jestem ciekaw, czy to przypadkiem nie jest jakiś porzucony pomysł, który zastąpiła nadchodząca Sierbana Fontana ze zwiastuna tego sezonu. Ona również będzie leczyła graczy w pobliżu, jednak nie będzie tak przynośna jak plecak. Fundament w swojej zakładce wyzwań ma dwie karty nagród. Przedmioty z pierwszej karty są w pełni odkryte, a druga karta stoi pod znakiem zapytania. Dzięki Fire Monkiemu poznaliśmy wygląd alternatywnej czarnej wersji zbroi Fundamentu, która może być za drugą kartę wyzwań. To bardzo prosty, ale bardzo ładny styl. W karnecie bojowym na ekranie wczytywania Polarne Mrozy widzimy trzy nowe mroźne legendy. Midasa, Renegade Raider i Kryształ oraz ich zbieraki, które zawitają do sklepu na tegoroczny event świąteczny. Ten nowy ekran za to nie ujrzał jeszcze światła dziennego. Widzimy na nim tajemniczą postać Kota Ninja, której nie ma jeszcze w grze. Ale co ciekawe, ten skin i mroźne legendy były na liście oficjalnych konceptów od Epic Games. Zaznaczone na tym zdjęciu są wszystkie skiny o tematyce świątecznej i zimowej. Spodziewajcie się, że przynajmniej jeden z nich wejdzie do gry w tym roku. Jak już o świętach mowa, to nie mogę nie wspomnieć o Festiwalu Zimy. Liczne wycieki sprzed kilku ostatnich tygodni wskazują na to, że w tym roku powróci Festiwal Zimy, taki jak w 2019 roku, kiedy to poza wyzwaniami z nagrodami, pod choinką w kabinie Łamorzecha czekały na nas prezenty z kilkunastoma dodatkowymi nagrodami w formie ekranów, pakietów muzycznych, zbieraków. Do odebrania były nawet dwa stroje całkowicie za darmo. Mega bym się ucieszył, gdyby tym razem Epic rozdał futrzaka choinkę. W plikach gry nowy event świąteczny skrywa się pod nazwą Vault World, więc być może tym razem zamiast chatki Łamorzecha będzie jakiś skarbiec. Związany z tym wydarzeniem jest wzór malowania z kodem Matrixa. Oprócz tego wiemy, że do sklepu powinni zawitać Neo i Trinity z Matrixa. Cele wyzwań za to wspominają o burzolotach. Burzoloty powróciły w zeszłym roku na zimę i wygląda na to, że w tym roku również pojawią się na nowej wyspie. Inne wycieki sugerują, że niedługo mogą powrócić jeszcze helikoptery. Trochę za nimi tęsknię, więc fajnie byłoby je zobaczyć. Poza tym zostanie aktywowane nowe, świąteczne lobby, a w tle karnetu bojowego będzie wzorek z folii na prezenty. Jeszcze w temacie skinów to w ostatnie wakacje Fortnite zorganizował konkurs na najlepsze koncepty skinów świątecznych. Konkurs wygrały koncepty Nali i Frigid for Goera. Co ciekawe, w regulaminie konkursu podkreślono, że przedmioty kosmetyczne, czyli skiny, które powstaną z tego konkursu na ten rok, nie mają wartości detalicznej. W regulaminie turnieju o skina FNCS na przykład, który wszedł do sklepu za Hodolce, taka wartość już jest określona. Możliwe, że te skiny będą rzeczywiście za darmo, albo po prostu twórcy gry jeszcze nie określili ich ceny. Na tegoroczną zimę powróciły tarany, a niektóre z nich zostały ozdobione przez Łamorzecha. Z wycieków dowiedzieliśmy się, że ciężarówki również zostaną odpicowane na święta. Ponadto, i teraz posłuchajcie tego od Hypexa. NPC, o którym mówiłem około 2 miesiące temu, okazał się być sierżant Zima. I teraz uwaga, będzie on jeździł świąteczną ciężarówką po wyspie i będzie ona dźwięczała i grała świąteczną muzykę. Ma też rzeczy, w tym niewydany jeszcze nowy rodzaj cukierka. Tak, w tym roku po wyspie będzie jeździł sierżant Zima i rozdawał prezenty. Nie mogę się tego doczekać. Poza tym do trybu kreatywnego dodano wszystkie mityki z ostatniego rozdziału, w tym mityczne buty z iglicy. Jednak nie zostały one jeszcze aktywowane. Zapowiada się na to, że niedługo będziemy mogli klipować nasze akcje w Fortnite dzięki wbudowanej funkcji zapisywania krótkich momentów w silniku Unreal Engine 5, na którym teraz działa Fortnite. Na polu bitwy pojawiły się przynajmniej jeszcze 3 nowe przedmioty. Pierwszym z nich jest pudełko pizzy, którą będzie można się podzielić. Pizza będzie miała 8 kawałków. Pojedynczy kawałek leczy 25 punktów zdrowia lub osłony z limitem do 50. W okolicy miejsc odrodzeń dinozaurów, które wejdą do gry po roztopieniu się śniegu, będą pojawiać się duże owoce do leczenia zdrowia i osłony. Dinozaury po zlikwidowaniu będą wyrzucać z siebie ogromne kawałki surowego mięsa, leczące aż 50 punktów zdrowia. Dalej, mogliście już u mnie usłyszeć, że w redakcji gazety Daily Bugle można znaleźć wydruki Green Goblina, klasycznych X-Menów i Milesa Moralesa z uniwersum Spidermana. Ale okazało się, że to nie wszystko. Skrywa się tu również wycinek okładki komiksu z Lokim w stroju TVA. Marvel zapowiedział drugi sezon serialu Lokiego skupionym na właśnie TVA, więc myślę, że do sklepu wejdzie nowa wersja tego skina i kto wie, być może ramię w ramię z innymi wersjami Lokiego. W przyszłym roku wychodzi również film Spider-Man Across the Spider-Verse, co byłoby idealną okazją na dodanie kolejnych edycji pajęczych superbohaterów do Forta. Co bardzo fajne, w najnowszym klipie z filmu Spider-Man Bez Drogi do Domu, poza sceną powrotu Ironmana, przez ułamek sekundy w tym klipie można dostrzec reklamę Fortnite. Tego typu wstawki w dużych produkcjach są starannie dobrane i to na pewno nie jest przypadek. Wspominam o tym, ponieważ w Fortnite jest kilka przypadków skinów tych samych postaci, ale w wersjach komiksowych i filmowych. Coś podobnego ma szansę wydarzyć się z pająkiem z MCU. I to w sumie na razie tyle. Pamiętajcie, że 25 grudnia w sklepie pojawi się Boba Fett. Do gry nadchodzą zmiany w pogodzie i nie tylko. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!